wybitny prawodawca i najsławniejszy z naszych królów. Mówi się o nim, że zostawił Polskę murowaną, ale zostawił też szkołę. I to jeszcze zanim czegokolwiek się nauczył. Dzisiaj w Wielkiej Historii z Kamilem Janickim, czy Kazimierz Wielki był analfabetą? Sztuka czytania była w średniowieczu dużo powszechniejsza niż jeszcze do niedawna sądzono. W tradycyjnych wyobrażeniach o rzekomych mrocznych wiekach nie zostawiano miejsca na księgi i na naukę. Niesłusznie. Dzisiaj wiadomo już, że czytali nie tylko mnisi, ale też niemal wszyscy władcy. I to od najwcześniejszych czasów. Tak było także w Polsce. Nie jest prawdą, jak dawniej twierdzono, że czytać nie potrafił Jagiełło. Także w odniesieniu do Kazimierza Jagiellończyka nie dysponujemy żadnym dowodem na analfabetyzm. Tym bardziej nie należy zarzucać braku książkowej edukacji pierwszym piastom. Nawet w odniesieniu do Bolesława Chrobrego istnieją argumenty za tym, iż znał podstawy pisma, a na pewno bardzo cenił rolę literatury. Jego syna, Mieszka Lamberta, chwalono za to, że władał nie tylko łaciną, ale nawet greką. Wysokim wykształceniem szczycił się także Kazimierz Odnowiciel. Do nieuniknionego regresu doszło w latach rozbicia dzielnicowego, ale nawet wtedy wielu książąt nadal potrafiło czytać. Jeśli zaś chodzi o królów, to w całej polskiej historii da się wskazać tylko jednego, o którym wiadomo z całą pewnością, że był niełukiem. Pomocą służy unikalny dokument z roku 1339. To protokół zeznań świadków, sprowadzonego wówczas procesu między Królestwem Polskim i Zakonem Krzyżackim. Zawarto w nim nie tylko same relacje uczestników, ale także wiadomości o ich edukacji. W efekcie protokół stanowi pierwszy w dziejach Polski raport o wykształceniu poszczególnych warstw społeczeństwa. W odniesieniu do każdego świadka ustalono, czy zna on łacinę, czy też nie, a tym samym czy potrafi czytać. Ludzie wykształceni mieli zapoznawać się z oficjalnymi dokumentami procesu. Analfabetom natomiast tłumaczono te teksty na język ludowy. Dzięki protokołowi wiadomo, że co czwarty mieszczanin umiał czytać. Co innego rycerze. W tej grupie społecznej pismo znało tylko 3% świadków. Najbardziej zaskakują jednak dane dotyczące członków dynastii. Dwaj z nich, książę Gniewkowski Kazimierz i były książę Inowrocławski Leszek, znali łacinę. Ale król państwa i najpotężniejszy członek rodu, Kazimierz Wielki, otwarcie przyznał, że z pismem jest na bakier i że nie będzie zdolny zapoznać się z dokumentami procesu. Janusz Bieniak, który jako pierwszy badał ten temat, potwierdził autentyczność protokołu i zawartych w nim informacji. Także kolejni naukowcy, pochylający się nad raportem z 1339 roku, utrzymywali, że Kazimierz Wielki był analfabetą. Fakt nie ulega dzisiaj wątpliwości. Można się co najwyżej zastanawiać nad przyczynami. Kazimierz Wielki był chłopcem chorowitym, a zarazem jedynym następcą tronu. Może więc rodzice, stale bojący się o jego zdrowie, woleli nie przeciążać dziecka obowiązkami i nie narażać go na stresy związane z edukacją. W efekcie Polska dostała króla analfabetę. I to w czasach, gdy potrafili czytać nawet władcy mikroskopijnych państewek i szeregowi miejscy rzemieślnicy. O życiu Kazimierza Wielkiego, a zwłaszcza o jego kobietach, pisałem w jednej z moich książek – Damach Polskiego Imperium. Polecam, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Jeśli natomiast podobało Ci się to, co obejrzałeś, polub ten materiał, a najlepiej zasubskrybuj Wielką Historię.